No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Po raz kolejny mnie czeka wyjazd i w związku z tym po raz kolejny jesteśmy w pożyczalni Abaku, skąd zabieram na testy. Widoczny oto tutaj samochód, czyli Hyundai i40 CRDi. 1.6 dieselek, jakieś 136 kunia. No i co? Standardowo zapraszam Was na pierwsze wrażenia z jazdy tym samochodem. Dobra, to jak już sobie tak chodzimy naokoło, to powiem Wam, że to, co zrobiło na mnie spore wrażenie, to pojemność bagażnika. Bo naprawdę można tutaj sporo zmieścić. Na bank znalazłem dlatego zastosowanie trochę lepsze niż teraz, no ale trudno, co zrobić. I powiem Wam, że ten samochód jak na kombi można powiedzieć, że wygląda całkiem godnie. Wielki grill. Ciekawe wyglądające lampy, linia raczej dosyć opływowa. Ciekaw jestem tego załamania. No ale... Ale muszę przyznać, że autentycznie daje radę. Przydałaby się tylko jakaś może ciekawsza felga. Ale co tam, dobra, jedźmy. No dobra, to jedziemy. Zobaczmy, jak to chodzi, jak to działa, jak to się sprawuje i w ogóle. Słowem wstępu, należałoby zacząć od tego, że pomimo iż jest to samochód z tego roku, 2019 rok produkcji, to muszę Wam powiedzieć, i zrobił 12 tysięcy na razie, 823 km, to muszę Wam powiedzieć, że czuć tutaj tą starszą formą wykonywania aut, tak? Czyli to, co mam na myśli, mówiąc to, że tu wszystko mamy wyciągnięte sobie, znaczy wszystko, dużo mamy wyciągnięte do guziczków. Możemy tutaj sporą rzeczą zarządzać, nie klikając po ekranie komputera i powiem Wam, że ten ekran to raczej będzie ograniczać się właśnie tylko i wyłącznie do funkcji informacyjnej. Czy jesteśmy sobie w stanie to jakoś, no pewnie, że o, dobra, coś tam działa, aczkolwiek powiedziałbym, że tak responsywność tego mogła być trochę lepsza. Zaraz się tam pobawimy, co my tu mamy w ogóle. A po prostu rozpoczęcie odtwarzanie, przywróć połączenie z ostatnio używanym nośnikiem pamięci. Dobra, czyli możemy sobie bez problemu złapać nasz telefon. Mamy nawigację, oczywiście informacje, radio, szybkie przewodniki. O. I co jeszcze? Nawigacja, klimatyzacja, ustawienia. A co możemy zrobić z klimatyzacją, mając na uwadze, że mamy tutaj wszystko wyciągnięte jak gdyby. Auto. Sobie dmuchała, żeby utrzymywała mi ładną temperaturę. O. Nice. Wykończenie w środku powiedziałbym Wam, że jest nawet ok. Standardowa deska, rzekłbym. Mięciutka, ale czarna, matowa. Średnio troszeczkę jednak odbija jeszcze te promienie powietrza. No. Rysowanie na kamerze cofania tego, dokąd sobie pojedziemy. Dosyć szeroki kąt widzenia z tego, co widzę. Bo już kawałek odjechałem, więc widziałem wcześniej, jak nam się zachowywało. Jest to oczywiście automatik z możliwością przejścia na sekwencję. Idealne auto, jeśli chodzi o jazdę do miasta. Dużo osób nie lubi automatów, zarówno w samochodach, jak i w motocyklach. Ja Wam powiem, że ja polubiłem automaty zarówno w samochodach, jak i w motocyklach. Przez wzgląd właśnie na to, że one są mega wygodne do takiego miasta i do takiego turlania się, toczenia, podróżowania takiego bardziej, powiedziałbym, dostojnego i spokojnego. Jestem pewien, że tutaj również się to sprawdzi. Jest to dieselek, mnie czeka traska, znowu sobie zrobię z 300 km w jedną stronę i z powrotem. Więc czemu by nie? Zabrałem sobie ten samochód. Pojedziemy sobie od razu tak, żeby móc się przetoczyć przez trasę. Nie chcę się wpierdzielać w te korki, mając na uwadze, że już w tych korkach dzisiaj jeździłem po ten samochód. Bardzo wyraźne są wskazania zegarów, duże wskazania obrotów, duże wskazania prędkości. Widzę też, że sporo danych jest wyciągniętych do ekranu pośrodku. Takie jak na przykład spalanie. Oczywiście funkcja auto startu i stopu, co mnie zaraz... Oczywiście będę też to wyłączyć. Coś mi się gdzieś tutaj wala. Aha, bardzo możliwe, że to mi lata. Chyba niekoniecznie. No prędzej coś mojego lata. Na pewno będzie wygodne, to już Wam mogę powiedzieć, mając na uwadze, że czuję po fotelu, że jest tutaj naprawdę fajnie.
czuję, że wiecie, no, automacik, podłokietnik wysunięty dosyć daleko, tak żeby można było sobie oprzeć całą rękę o niego, bo przecież w sumie ta ręka będzie nam spoczywać, nie jest nam już teraz do niczego potrzebna, chyba że przyjdzie sobie na ten tryb manualny, no to wówczas wiadomo. Ale tak, to no jest wygodne. Kierownica jest duża, miękka, fajnie się ją trzyma, przyjemnie. Bardzo dużo widać w tych lusterkach generalnie. Jazda automatami przypada mi do gustu już pierwszego razu, kiedy wpadłem na automata. Powiem wam, że znowu zapomniałem włączyć kamerkę z przodu, co mnie strasznie irytuje. Podobają mi się wskazania zegarów, to, że są duże, czytelne, widoczne, zarówno obroty, jak i prędkość są po prostu mega czytelne. Oczywiście w swoim czasie wezmę sobie tą całą instrukcję, siądę sobie i poczytam sobie, co tam jest, jak to działa, dlaczego tak, a nie inaczej, jakie są tryby tej skrzyni, bo na pewno mam jakieś tryby pracy w sporcie i w innych, w eko i tak dalej, i tak dalej. Na razie jeszcze się tym nie przyglądałem, temu nie mam za bardzo czasu, muszę sobie szybko lecieć. Mam jeszcze chęć tylko wjechać sobie w jedno miejsce, zobaczyć, co tam się dzieje, przy okazji sprawdzimy sobie, jak sprawuje się zawieszenie. I jestem też ciekaw, jak to będzie wyglądało ze spalaniem, jeśli chodzi o właśnie standardowo 120 i 140 km na godzinę. Aczkolwiek powiem wam, że dziwnie działa tutaj funkcja tego autostartu i autostopu. Bo normalnie w samochodach z manualną skrzynią biegów to standardowo wciskacie sobie sprzęgło i odpala wam się samochód. Znowu mam wrażenie, że muszę się bardzo mocno nachylać, żeby zobaczyć jakieś światło. A tutaj trzymacie sobie pedał wciśnięty, hamulce. Jak go puszczacie, to ten samochód się uruchamia i rusza. To jest takie dosyć, powiedziałbym, dziwne wrażenie na samym początku, tak? Ewentualnie można to zrobić tak, jak zrobiłem to teraz, czyli sobie po prostu machnąć piętką ten gaz i wówczas się odpala i rusza sobie w normalny sposób, bo powiem wam, że za pierwszym razem, kiedy puściłem ten pedał hamulca i ten samochód mi wystartował, to poczułem się dość dziwnie. Teoretycznie zasięgu mam 1028 km na full zalanym zbiorniku. Jestem ciekaw, na ile to się sprawdzi w trasie. Mając na uwadze chwilowe spalanie na poziomie tam 8-9 litra przy takiej jeździe, co jest równie interesujące, to jestem ciekaw naprawdę, jak to będzie wyglądało. Czy może jest to po prostu pokazane? Aha, no tak, bo teraz już mi podchodzi sobie pod 20 i tak dalej. Czyli średnie spalanie mamy teraz 8-9 litra, czyli 9 litrów, czyli prawdopodobnie należy wyjść z założenia, że na przestrzeni tych 12 800 km, które ten samochód zrobił, to poprzednicy utrzymywali właśnie takie spalanie. Wydaje mi się, że to znowu będzie kwestia tego, że samochód latał sobie po trasie i w związku z tym palił takie, a nie inne ilości paliwa. Ale oczywiście, jak już tam sobie nim pojeżdżę dłużej, to przyjrzę się temu dokładniej i dam wam po prostu znaka. Zanim pojedziemy sobie dalej, to chciałbym jednak zatrzymać się na chwilkę i pobawić się tym, co my tutaj mamy. O, mamy łopateczki, nawet nie zauważyłem wcześniej, mamy łopateczki, możemy sobie łopatkami zmieniać biegi. Dobrze, sterowanie lusterkami pod paluchem, aczkolwiek lustereczka sobie już ustawiłem. Okej, lustereczko. Lustereczko również. Całkiem spory ten schowek był tutaj. I dosyć przydatny i funkcyjny. Całkiem spory jest również schowek tutaj, w którym wala mi się moja woda. I ona wydaje mi hałasy. Więc może w ten sposób. Co my tu mamy jeszcze? Możemy sobie zaparkować auto hold, silniki pikanie, światła, przełącznik. Jesteśmy oczywiście w auto, proszę. Mamy moc podświetlenia, deski rozdzielczej wciągniętą pod palucha. Możemy sobie też podnosić światełka. Elegancko, podoba mi się to. Blokada samochodu pod paluchem też spoko. Temperaturka klimki, dobrze. Ogrzewanie szybek. Inne takie pierdy. Co mamy sobie tu w tym naszym menu? Moje menu. Aha, moje menu to raczej będzie raczej bez tego, bo mnie tam nie było. W ustawieniach możemy sobie, o Boże, nawigację, Wi-Fi, Bluetooth, obrazy, wykrywanie telefonu, języki, daty, czasy.
A co jest w zaawansowanych, proszę ja was? Wróć do mapy, przycisk centralny, kierowca, informacje o zmianie mediów, moje dane. Całkiem dobrze, informacje systemowe. Okej, ile to ma? Pamięć, 128 mega. Okej, niech będzie. Wygaszacze ekranu, klawiaturka, proszę bardzo, no. Łacińska, typ kwerty, wiadomo. Mamy sobie tą nawigację. Jestem pewien, że możemy sobie oczywiście też przejść do trybu, którym nawigacja zajmuje nam cały ekran, oczywiście. No, powiem wam, że nieźle. Będę się musiał jeszcze powalić, zobaczyć, jak ona działa. Wyłączenie poduszek i pikania dla pasów pasażera mamy. No proszę, jak miło z ich strony. No tak, wyłączenie trakcji. Ogrzewalne siedzenia. Drive mode. Ok, sport, eco i normal. Dobra, to na razie jesteśmy w eco. Ok, co mamy tu? Wycieraczki, przutył, światełka, przełączniki, pierdu. A ja bym chciał jeszcze zobaczyć, tutaj mamy tempomacik, ja bym się chciał pobawić moim menu z przodu. I którym to będę obsługiwać, to menu z przodu? O, tym będę. Przegląd wyłączony, ustawienie użytkownika, naciśnij, przytrzymaj. A co tu można zmienić? Aha. O, proszę. A czym ja teraz sobie zarządzam? Jakoś tym, tak? Drzwi, tylna klapa, światła, dźwięk. Okej. Okay. Czyli jakieś takie dziwne rzeczy. Tu mogę sobie pięknie tryb... A, właśnie, może ja bym sobie zresetował tryb A, tryb B. O, proszę. Informacje o pozostałych płynach. Super. Skasuję sobie tym? Czy nie? Halo? Raczej to trzeba będzie tym skasować, przytrzymując to? Oczywiście, dobra, skasowaliśmy sobie. A skasujmy sobie na wszelki wypadek B i zobaczymy sobie później, na samej trasie odpalę sobie inny tryb i zobaczymy, ile mi to spali, tak? No dobra. Jedźmy sobie. Radio nawet daje radę. No, przeszliśmy sobie w tryb manualny. Łopatkami można się pobawić. Widzę, że mają bardzo krótki czas reakcji, odpowiedzi na to, co się dzieje. Podoba mi się to. O, a teraz zobaczymy sobie, jak zawieszenie. No, powiem wam, że nawet da to radę. Wiadomo, że to nie jest samochód terenowy, a tutaj temat jest, powiedziałbym, dosyć ciężki. Więc przejdźmy sobie z powrotem na tryb pełnej automatyki. Jeśli chodzi o zmianę biegów. I zobaczmy, czy po przejściu w tryb pełnej automatyki również możemy sobie zarządzać biegami. To bardzo przyjemnie wpłynie na czas wyprzedzania, bo niektóre automaty, no to zapewne wiecie, potrafią przymulić. Potraficie im powiedzieć, wyprzedaj teraz już, zacznij. A one robią takie, ale jak to już teraz? Na pewno? I widzę, że tutaj dzięki tym dźwigienkom będzie można sobie tym spokojnie zarządzać i sprawić, że ten samochód faktycznie na komendę zacznij wyprzedać bez jakiegoś tam większego marudzenia. No, tryb eco, widzę, że faktycznie eco. Zaraz sobie zawiniemy, wyjedziemy na trasę, zobaczymy, jak w tym trybie sport to będzie działać. No, ciekaw jestem, jak bardzo precyzyjna jest ta kamera. No, widzę, że jednak precyzyjna. No dobra. No, powiem wam, że tak, zdecydowanie automacik na miasto to jest coś pięknego. Ciągle jesteśmy w trybie eco.
ale w sumie jeszcze trochę nas czeka jazda, zanim wyjedziemy sobie do trasy. Ruch drążka, zmiany biegów. Jest skok tej dźwigni do zmiany w trybie ręcznym. Jest bardzo nieduże, przyjemnie. Nie upiera je przy swoim biegu, pozwoli nam chociaż, jednak tak powiedziałbym, że nie do końca pozwoli nam na robienie tego, co chcemy. Bo widzę, że jeżeli wydaje mu się, że będzie niedobrze, to nie pozwoli nam wbić wyższego biegu. Także jednak coś tam ta skrzynia również za nas myśli. No w sumie też dobrze, tak? To też podobało mi się w DCT, że ta skrzynia nie pozwalała nam zredukować biegu w sytuacji, kiedy mogłoby to spowodować przekręcenie silnika, tak samo jak nie pozwalała nam na wrzucenie wyższego biegu, gdyby doprowadziło to do zamulenia jednostki. Także to oczywiście wiadomo, że na plus. Ciekaw jestem tylko, jak w trybie sport. Czy zrobi nam redukcję? Szybko, jak wcisnę? No, zrzucił do piątego biegu. Zareagował dosyć szybciutko na moje. Także okej, okay, daje to radę. Ale muszę wam przyznać, że nawet w tym trybie eko on dosyć przyjemnie się napędza, także raczej na trasie nie ma sensu wchodzić w sporta. Nie wiem w ogóle, co nam daje ten tryb sport. Chyba tylko i wyłącznie to, że jak będziemy jechali sobie na jakiejś drodze krajówce i będziemy chcieli wyprzedzać, no to wtedy faktycznie będzie szybciej reagować na zmianę biegu, dzięki czemu to wyprzedzanie będzie jak gdyby przyjemniejsze i spokojniejsze, mając na uwadze, że mamy łopatki. No i właśnie udało mi się szybko udowodnić, że w przypadku przejścia na tryb ręczny mamy automatyczną redukcję, nie musimy o tym pamiętać. Fajne jest to, że jeżeli jesteśmy w trybie z ręczną zmianą biegów, to z automatu wyłącza nam się ten system auto start stop. Także przyjemnie. Dobra, wejdźmy sobie w sport i zobaczmy teraz, co to potrafi. Muszę przyznać, że przyspieszenie nie powala na kolana. Absolutnie. No, ale to nie jest samochód wyścigowy, także można mu to w jakiś tam sposób wybaczyć. Trzymanie w zakrętach. Okej. No, na pewno nawet na bardziej krętych fragmentach autostrady można sobie pozwolić na jazdę z nieco większą prędkością. A korzystając z chwili przerwy, pamiętajcie, że jeżeli chcecie wesprzeć kanał, to wystarczy zostawić łapa. A teraz zobaczmy, jak to będzie przy 140 km na godzinę. Dobra, jeśli chodzi o prędkość, o spalanie takie średnie, chwilowe powiedziałbym, no bo średnie mi cały czas teraz spada, cały czas wynosi jakieś 8,5 litrów. Będę musiał pobawić się w opcję, żeby zobaczyć, gdzie przełączyć sobie ten tryb, żeby nie widzieć średniego, tylko chwilowe. Ale z tego, co widzę na moim ekonomizerze, to przy prędkości 140 km na godzinę za piątym, siódmym biegiem, to palimy tak w zależności od warunków na drodze pomiędzy 5 a 8 litrów. Nie będzie to jakieś tam mega dokładne wskazanie z tego względu, że no nie jest to podane dokładnie, tylko jest to pasek, który mi się tam wypełnia, więc tak bym obstawiał po prostu to spalanie. Ale no trzeba się będzie liczyć, że prawdopodobnie przy prędkości z podróżą tych 140 na godzinę samochód spali jakąś siódemkę, moim zdaniem. Obecnie w ogóle palimy jakieś 3-4 litry, ale zwolniłem do 120 na godzinę, mieliśmy z górki, więc nic dziwnego. Teraz już właśnie przekroczyliśmy 5 litrów. A nie, utrzymuje nam się 5 litrów. Czyli w sumie całkiem spoko. Zobaczymy, jak to będzie na dłuższą metę, przy dłuższym użytku. Oczywiście nagram wam pełną recenzję, jak tylko
będę dawać samochód, co nastąpi za jakieś tam kilka dni, po tym jak wrócę z trasy. A w tym odcinku, moi drodzy, to by było na tyle z takich pierwszych wrażeń, pierwszych obserwacji, pierwszej zabawy automatem, pierwszym automatem w ogóle na kanale, pierwszym dieslem w ogóle na kanale, także ho, ho, ho. Pierwszym Hyundaiem na kanale w ogóle, ho, ho, ho. Także co? Jestem tego, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapę, zostawcie komentarz. Jeżeli macie ten samochód, to dajcie znaka, co tam się z nim u Was działo, także miał więcej rzeczy do powiedzenia w recenzji. Chciałem się też oprzeć o jakieś tam Wasze doświadczenia, więc jeżeli coś się sypie, jeżeli znacie jakieś takie standardowe usterki, to dajcie znaka. Chciałbym zawrzeć takie informacje w Pana recenzji. Standardowo zachęcam do zostawienia sobie dzwoneczka, żeby nie przegapić wszystkich filmów, subskrypcji, jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy i Ci się podobało. Pamiętajcie, że zostawiając łapki, komentarze, również wspieracie kanał. A jeżeli chcecie wesprzeć mnie jeszcze bardziej, być jedną z tych osób, dzięki których ten kanał trwa w takiej formie jak obecnie, chcielibyście mieć lepiej wiedzieć więcej, to zapraszam Was do mnie na Patronite'a. A my co? Standardowo widzimy się, słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Narazka!